Dzisiejszym naszym gościem Łukasz Parobiec, witam serdecznie. Witam wszystkich. Na początku zapytam oczywiście, jak radzi sobie z treningami, bo wiemy, jaka jest sytuacja z wirusem. No, czy radzę sobie. Trzeba sobie radzić tak, jak można, nie? Bieganie, ćwiczenie w ogródku, w garażu, ciężary i tyle. No, tyle, co mogę, nie? Tyle, co jest. Okej. Zapytam Cię, bo jesteś w Anglii, więc zapytam, jak wygląda sytuacja. Jest to kompletnie inaczej, jak to pokazuje polska telewizja? Jest na pewno inaczej. No, 15 tysięcy ludzi martwych do tej pory w Anglii. W Polsce pokazują, że nie, tam z 300 czy coś w tym stylu. I także mi się wydaje, że w Polsce coś tam trochę zaniżają. Zaniżają i próbują oszukać ludzi, tak mi się wydaje, nie, żeby nie panikować. I zresztą oglądam te filmiki z tą policją i tak dalej, co oni tam robią, zastraszają ludzi, ganiają, to jest w ogóle masakra. Tutaj nie ma nic takiego. Policja nie zatrzymuje, nie pyta, nie podchodzi, nic nie mówi, jak wychodzisz na zewnątrz, ani nic. Jest spokój, nie? Nie panikują, tak jak w Polsce. No właśnie, chciałem zapytać Ciebie, bo ja mam... Okej, no właśnie, chciałem Ciebie zapytać, bo mam brata w Anglii. On mieszka w Coventry. Tam mówił, jaka jest sytuacja. Policja, kiedy zatrzymuje nawet, to próbuje uspokoić sytuację. U nas troszkę jest inaczej, bo te mandaty się sypią. Jesteś zaskoczony w ogóle, co się dzieje w Polsce? No właśnie, jestem zaskoczony. Widziałem dzisiaj filmik, ktoś tam rzucił chyba na Facebooka. Policjanci podeszli i próbowali wylegitymować kobietę, chyba dać jej mandat lub coś w tym stylu. Ona się spytała, zaczęli wszyscy nagrywać. Spytała się o ich imię, nazwisko, skąd są, nie chcieli odpowiedzieć. I jakiś poczet dziennikarz, jakiś asystent polityka jakiegoś. I jak zobaczyli, że coś z polityką związane, uciekli. Nie? Także to jest masakra, nie? Co się tam dzieje. I tutaj nie ma nic takiego, nie ma żadnego zastrzeżenia. Ludzie chodzą, próbują sobie pomagać i tak dalej wszyscy. Nie? Okej. Okay. Spytam o następną walkę, bo ma być w Otore ciekawy projekt i to ważne, że nie będzie tych wypchnięć chyba, co? No nie będzie wypchnięć, jeszcze lepiej, więcej zabawy dla wszystkich, dla kibiców i dla zawodników. Można się potłuc, no. Będzie na pewno interesująco dla wszystkich. Okej. Okay. To było mimo wszystko ważne, bo nawet słowa Mirosława, to dobry wypychacz może wygrać wszystko. Też się zgadzasz z tą opinią? No i tak było przy pierwszych zawodach, tak mi się wydaje. Ja też wygrałem przez wypchnięcia, ale po prostu wykorzystałem to, na co pozwalają przepisy, tak? Każdy próbuje to, co można zrobić i tyle w temacie. No, skoro mogę wypchnąć zawodnika, który ucieka dookoła, po okręgu odsuwa się, no to czemu go nie wypchnąć, nie? Okej. Okay. Byłeś za kulisami pierwszej edycji. Cała otoczka zrobiła na tobie wrażenie? Dla mnie pierwsza klasa, zajebiście. Podobało mi się naprawdę organizacja, zadbanie o zawodników, zadbanie o wszystko dopięte na ostatni guzik. Fajnie było. Ja byłem bardzo mile zaskoczony. Dbali o nas, wozili wszędzie, o nic nie musieliśmy się martwić. Twoim przeciwnikiem ma być Damian Majewski. Oglądałeś jego jakieś walki? Miałeś szansę zobaczyć, co on potrafi? Oglądałem, patrzałem, co tam Damian pokazuje podczas walk. Ale mówię, ja się zazwyczaj jakoś tam nie podpalam tym, kim są moi przeciwnicy. Wchodzę i się biję, nie? Okej. Okay. Zapytam Ciebie, bo różnica kilogramów jest w tej walce. Byłeś zaskoczony w ogóle taką propozycją od organizacji? No ja słyszałem, że Damian chciał się bić, nieważne z kim, a mi się podobało na pierwszej gali, więc z miłą chęcią przyjadę, pobiję się z Damianem. Dla mnie nie ma różnicy. Okay. Podejrzewam, że będzie różnica, jak zaczniemy się bić, ale no to już zobaczymy podczas walki. Okej, zapytam Ciebie, bo masz też walki na gołych pięściach na Wyspach. Może przypomnij, jakie tam były wyniki, bo z tego co pamiętam, walczyłeś z jakimś też chyba z Irlandczykiem, chyba też był rewanż na gołe pięści, z tego co pamiętam? Nie, ja biłem z Irlandczykiem, się biłem tylko raz w Irlandii z trenerem McGregora i go pokonałem. A tutaj biłem się raz w boksie na gołe pięści. Pod koniec rundy puściłem ręce, dostałem plombę, upadłem, wstałem i
nie chce mi się komentować po prostu tej walki, bo to jest, dla mnie to jest typowo jakieś tam ustawione pod bilety. Chłopak, walczyliśmy w Manchesterze, chłopak z Manchesteru sprzedał z 50 biletów, dla organizatorów to bardzo dobrze. Ja nie jestem sprzedawcą biletów, ja od razu mówię wszystkim, ja biletów nie sprzedaję. Więc upadłem, wstałem, BKB w Bare Knuckle Boxing powinien być zawodnik liczony do 20. Upadłem, na miękkich nogach wstałem, do 5, po 5 wstałem już na górę. Troszkę mnie zarzuciło, sędzia powinien liczyć dalej. To był koniec rundy też, dodam, nie? Więc jak już wstałem, to powinien mnie odesłać do narożnika, oni przerwali walkę. Po 5 sekundach liczył do 5, jak wstałem, pomachał rękami, że koniec walki. No to co to można podejrzewać? Chcieli, żeby wygrał tam. Tak? Okej, okay, zapytam cię, bo są już dwie organizacje w Polsce. Jest Botore, ale jest też teraz Gromda. Jesteś zaskoczony, że to tak w Polsce szybko dwie organizacje powstały? No myślę, że to przyciągnie kibiców, tak? Pieniążki, ktoś tam zawsze chce zarobić na takim czymś, a ludzie, podejrzewam, są żołni krwi, z chęcią popatrzą na coś takiego. Podejrzewam, że zaraz następne organizacje wyjdą, tak czy siak. Okej. Okay. Zapytam cię, bo ostatnia walka w MMA Brave organizacji, walczyła też tam Karolina Wójcik. Fajna przygoda, bo chyba walka w Indiach, z tego co pamiętam. Lubisz podróżować? Podróż mogę zaliczyć do bardzo złych, bo podróż zajęła 21 godzin do Indii. Z Anglii i z powodem tak samo, ale przygoda zajebista, no pojechać do Indii, zobaczyć. Niestety walka poszła mi nie po mojej myśli, przegrałem w drugiej rundzie, ale zmiana czasu mnie dobiła, zbijanie wagi, oczywiście już powiedziałem, że więcej z wagi ciężkiej na niższą nie zbiłem, chociaż to była, ważyłem 108 i w 3 tygodnie miałem zbić na 99, co zrobiłem. Ale nie dla mnie. Ja nie jestem profesjonalnym zbijaczem wagi. Ja się biję, bo się lubię bić, a nie zbijać wagę po to, żeby się bić. To bez sensu. Okej, zapytam ciebie, czy do czasu tego wirusa, bo po wirusie oczywiście teraz gale są odwoływane i nie wiemy tak naprawdę, kiedy będą nawet ta opcja studyjna. Zapytam cię, do tego czasu miałeś jakieś ciekawe propozycje, może nawet z Polski, bo jest organizacja FEN, albo z zagranicy, bo zawsze pojawiały się jakieś oferty, nawet ten Hilewicz pary, tam miałeś dwa pojedynki z nim, ale tam chyba była kontrowersyjna decyzja z tego, co widziałem. Tak, z Chai Louis Perry walczyłem dwa razy, nic. Kto widział walkę, wiem, wie, kto wygrał. Chłopaka pilnują, chłopak ma 7 wygranych i chyba żadnej przegranej i chcieli, żeby nie miał przegranych. Ale miałem mieć walkę w MMA w kwietniu, miałem mieć walkę bokserską pod koniec kwietnia. Wszystko zostało odwołane, przenoszą naprzód. Znaczy na razie nikt się nie wychyla z jakimiś tam propozycjami, póki ten wirus panuje, bo to nie wiadomo, kiedy oni pozwolą organizować takie duże gale, tak? Tak samo nie wiem do tej pory, czy Votore odbędzie się, czy się nie odbędzie, bo skoro oni słyszałem, że jeżeli otworzą granicę w maju, ale dalej będzie okres kwarantanny, to ja 2 tygodnie nie mogę posiedzieć w Polsce, bo tu trzeba też pracować na rodzinę, tak? Okej. Okay. Spytam cię właśnie o tę organizację FEN, podpytam jeszcze, czy była jakaś od nich oferta? Nie, ja chyba nie jestem jakimś tam gwiazdorem, kurde, by tam walczyć dla tego FEN-u, bo tak mi się wydaje. Nie wiem, dla mnie ja się mogę być wszędzie, ale musiałbym być jakimś chyba tym, no, youtuberem albo coś w tym stylu. Okej, okay, bo teraz mamy Fame MMA w Polsce, bo oni próbowali też na Wyspach Brytyjskich, w Newcastle, z tego co wiem. Też było spore zainteresowanie, jesteś zaskoczony, że takie zainteresowanie budzi ta organizacja? Było w Anglii, odbyło się w Newcastle, ja tu mieszkam koło Newcastle, ale słyszałem, że to był niewypał. Nie mam pojęcia, czy ze względu na kibiców, czy ze względu na zawodników. Słyszałem, że to był niewypał. W Anglii bardzo było cicho o tej gali.
Okej. Okay. Pojawiło się też sporo komentarzy po twojej walce na KSW, że za szybko wzięłeś ten pojedynek następny, ale mimo wszystko ja chciałem się zapytać, no chyba ty najbardziej wiesz tak naprawdę, czy jesteś gotowy, czy nie. No, ja tak jak mówię, ja biję się, bo to lubię, to jest moje hobby. Ja profesjonalnie to pracuję w fabryce papieru do dupy. Jak mi wychodzi po walce z Wagnerem Prado, wszyscy twierdzą, że ciężki nokaut, okej, wstałem, poszedłem, jakoś mnie zbadał, wszystko w porządku, siedziałem z kolegami na trybunach, oglądałem dalej walki, Prado, wymieniłem koszulkę, wszystko w porządku było ze mną, to nie było jakieś tam, wiesz. A następna walka, oczywiście po tej walce walczyłem z Martinem Hamletem w Danii. I no, przegrałem, bo dałem dupy, bo z napaśnikiem walczyłem i ja się wygodnie czułem na plecach bezsensownie i on mnie z góry bił, a ja go biłem z dołu i taka była cała walka. Okej. Okay. I na sam koniec ciebie zapytam, bo była ta walka w KSW, po tej walce z Wagnerem Prado organizacja dawała ci jakieś informacje, że może będzie następna szansa w przypadku Gala na Wyspach, bo też było też po walce powiedziałeś, że chętnie zmierzysz się z Jurasem. Oczywiście, żebym się chętnie zmierzył z Jurasem, jak i z każdym innym zawodnikiem, ale organizacja KSW w ogóle się do mnie nie odzywała po tej gali. Żadnych informacji nie dostawałem od nich, ani żadnych propozycji. Nic nie było. No mówię, potrzebowali zawodnika na chwilę, na dwa dni przed walką. Zadzwonili do mnie, ja z chęcią od razu wziąłem walkę. Ale nie dali żadnych innych propozycji dalej. Okej, okay, zapytam cię, bo KSW organizowało już chyba dwukrotnie albo trzykrotnie galę w Anglii. Zainteresowanie KSW jest tutaj? Słyszysz, jak rozmawiasz z zawodnikami, choćby ze swojego teamu, że mówi się o tym KSW za granicą? No, o KSW zaczyna się mówić za granicą z tego powodu, że jest tutaj mój kolega Phil de Vries, który jest mistrzem. Jest Scott Askam, który jest mistrzem w tym momencie i ludzie zaczynają się interesować tym, zaczynają im kibicować. Scott Askam zawsze bardzo dużo kibiców ze sobą przywozi, także interesują się. W Dublinie też była gala raz i też bardzo dużo Polaków. Tam jest, wszyscy wspomagają, próbują wspierać wszystkich zawodników. Tam jest też dobrze. Także w Anglii, bo to było w Londynie, więc tam jest bardzo duża społeczność polska też, także podejrzewam, że większość kibiców to byli Polacy, bo każdy chciałby pójść i zobaczyć, nie? Okej. Okay. Dzięki, Łukasz, że udało się złapać w tym obecnym czasie, który panuje z wirusem. Życzę sobie i dla rodzinki zdrówka. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się.